Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, pora podsumować ostatni tydzień. Niestety był on bardzo kiepski, jeżeli chodzi o moje odchudzanie. Dlaczego kiepski? Otóż przynajmniej przez połowę tygodnia bardzo wiało, były burze cały czas, padał deszcz i tak dalej, dlatego wyniki są opłakane. Otóż przez cały tydzień zrobiłem rowerem tylko 35 km. To są dwie trasy, takie tam po 15, raz 20, chyba raz 15, coś takiego. I jedną wycieczkę pieszą, 7 km, czyli naprawdę jest to wynik opłakany. Wczoraj, czyli w niedzielę, nie chciało mi się nigdzie jechać, niestety. Do tego po prostu zjadłem obiad z ziemniakami, mięso z kurczaka takie pieczone, które i tak jem, ale zamiast ziemniaków zawsze brałem sałatkę. Natomiast tym razem nie wziąłem, ponieważ no, nie chciało mi się iść do sklepu, żeby kupić, szczerze mówiąc. Więc zjadłem z ziemniakami cały talerz tego. No i efekty nie są zadowalające. W poprzednim tygodniu było 115 kg, w tym tygodniu jest 113,8, czyli jest 1,2 kg w dół. Co mogę jeszcze powiedzieć? Otóż znalazłem jedzenie. Oprócz tego, słuchajcie, żadnych grzeszków nie robiłem. Zjadłem tylko jedną słodką rzecz, ale to był wybryk taki natury, powiedzmy, nigdy już tego nie zrobię. Mianowicie w Biedronce zobaczyłem, że jest coś, co się nazywa litchi w syropie. Oczywiście, jeżeli w syropie, to znaczy, że było słodzone, prawda? Także to był jedyny cukier praktycznie, jaki zjadłem. Po prostu chciałem zobaczyć, jak to smakuje, o, powiem w ten sposób. No i pieniądze raczej wyrzucone w błoto. Normalne takie surowe litchi są dużo lepsze niż takie w syropie. A nie jest to prawidłowość jakaś, ponieważ na przykład brzoskwinie o wiele bardziej smakują mi te z syropu niż takie normalnie surowe. O dziwo. Dobra, odnośnie jeszcze jedzenia, słuchajcie, w Biedronce i w Netto wykumałem, jakie są fajne obiady, takie gotowe sałaty. Zaraz wam to pokażę, tutaj to mam. O, to jest to. To jest jakaś tam firma Green Factory, coś tam. Słuchajcie, oni mają takie sałatki obiadowe chyba. Tu mają sałatkę z rukolą, serem mozzarella. Ja zasmakowałem w sałatce tej, czyli Fit and Easy, sałatka z kurczakiem. Kosztuje to w Biedronce 4,90 chyba, czyli jest dosyć drogie. To jest właśnie to. Widzę, że tu różne mają, natomiast słuchajcie, co jest dobrego w tej sałatce? Ona się nazywa Cezar. Otóż to, że są tam grzanki, oczywiście opłakana ilość, ale są tam grzanki, takie ziołowe. Jest kurczak wędzony, też opłakana ilość, ale to dobrze nawet. Jest dressing jakiś i jest sałata. W środku są chyba ze 4 koktajlowe pomidorki. Bardzo smaczne zresztą, o dziwo. No, tak to wygląda, no i drodzy, i bardzo polecam. Szkoda, że mi się to skończyło, a w Biedronce nie było już następnej dostawy i po prostu przez sobotę i niedzielę musiałem normalny obiad jeść, bo normalnie to bardzo mi smakuje, chociaż wychodzi trochę drogo, bo 30 takich obiadków, no to jest 150 zł na same te sałatki, prawda, miesięcznie, to jest całkiem sporo kasy. Dodatkowo mamy tutaj sałatkę z żółtym serem, z jakimś tam grecką, czyli z oliwkami, ja nie cierpię oliwek, więc na pewno nie chcę tego. Z rukolą, serem mozzarella. Słuchajcie, wszystkie te sałatki z serem, które są, niestety nie potrafię się nimi najeść. Jednak no, przez 30 parę lat jadłem praktycznie zawsze jakieś mięso, jakieś coś takie bardziej treściwego na obiad. Więc absolutnie musi być. Więc mięso po prostu musi być. Dlatego wytypowałem dla siebie tą sałatkę z kurczakiem i sałatkę z tuńczykiem, której jeszcze nie jadłem i nawet w Biedronce nie widziałem. Zaraz do Biedronki się przejdę, więc będę wiedział, czy coś na rzeczy jest. Okej, co teraz? Aha, znalazłem tu nawet jakiś taki test. O, tak to mniej więcej wygląda, no może niezbyt apetycznie, ale naprawdę jak się wymiesza te grzanki, dressing i troszeczkę tego kurczaka, jest to smaczne. Naprawdę. Dupska nie urywa, ale jest to smaczne i polecam wam spróbować. 4,90 kosztuje. Oprócz tego znalazłem w Netto jeszcze tutaj coś innego. Chyba to jest... Nie, to nie jest to. Znalazłem mianowicie z serem właśnie. I to jest coś w rodzaju...
nie wiem, z serem mozzarella, nie, to było z serem, zaraz, grecka, z tuńczykiem, z serem mozzarella, może to, z rukolą i serem mozzarella. Niestety nie najadłem się tym, zjadłem tą sałatkę pół godziny później, takie burczenie w żołądku, że szok. Natomiast Cezar jak najbardziej polecam. Okej, słuchajcie moi drodzy, mam nadzieję, że coś tam też robicie. No cóż, u mnie za tydzień, czyli 7, będzie okrągły miesiąc od początku odchudzania, dlatego w tym miesiącu, w tym tygodniu zamierzam troszeczkę przycisnąć, żeby spadło z 1,5 kg, może kilogram, może półtora. No i wielkie podsumowanie będzie 7 dokładnie tego okrągłego miesiąca. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Na razie, tak jak mówię, do tej pory przez 3 tygodnie było przejechane 184 km. Bieg to pomijalne, bo tylko spróbowałem. 31 km wycieczek pieszych, to jest też tragicznie, ale jak najbardziej postaram się to w tym tygodniu nadrobić, poprawić. Spadek wagi przez te 3 tygodnie jest ze 118 do 113. Ja wiem, że to nie jest spadek tłuszczu czy tam czegoś, tylko po prostu częściowo żołądek się wypróżnił i tak dalej. Czuję zauważalną poprawę, bo naprawdę przy tych 118,6 to już masakra. Po prostu nogi jakieś takie grube się robiły, ciężkie jak kołki i tak dalej. Na pewno też to macie, zwłaszcza jak siedzicie dużo przy komputerze, że w pewnym momencie nogi są takie jakby odrętwiałe, mimo tego, że na dupsku cały czas siedzicie. Dobra, wiem, że kilku z was zaczęło też coś tam robić, to żeby było nam wszystkim grubasom raźniej, możecie coś tam napisać, jakie macie efekty w komentarzu pod filmem. No ja na razie zamierzam trwać w tym, idzie to wszystko bardzo dobrze, zobaczymy po tym miesiącu, czyli w następnym miesiącu, jakie będą efekty, zwłaszcza, że niestety mam wyjazd nad morze. I to jest dobre pod tym względem, że będą nowe filmy z tej twierdzy, no nie twierdzy, tylko z tych umocnień na Helu, bo pewnie tam będę i tym razem merytorycznie będę już przygotowany, obiecuję. Ale minus jest taki, że prawdopodobnie z jedzeniem sobie pofolguję, więc mam nadzieję, że to ciągłe łażenie nad morzem zrównoważy mi to jedzenie. Okej. Chociaż nigdy w życiu nie zamówię w Helu na tej głównej ulicy pizzy, ponieważ uważam, że jest tragiczna. I poprzednio jak byłem, to nazywa się to pizzerią, kurczę, nie wiem. Po prostu no absolutna tragedia, ale dobra. Będziecie mieli sprawozdanie, i to sporo sprawozdania, w następnym tygodniu. Czy tam nie, za 2 tygodnie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, nie chcę przeciągać. W każdym razie te sałatki spróbujcie sobie. No ja polecam z kurczakiem, z serem nie polecam, bo nie przepadam. Żegnam się z wami, do usłyszenia.